W jednym z poprzednich filmów powiedziałam coś być może nieoczywistego, mianowicie, że w rzucie ukośnym, jeśli lądowanie, start i lądowanie są na tej samej wysokości, to w momencie lądowania wartość prędkości jest równa wartości prędkości początkowej, czyli innymi słowy, zaraz narysujmy to sobie jeszcze raz, tutaj mamy równe podłoże, startujemy z jakąś prędkością V0, składowe są V0x i V0y. Prędkość w momencie lądowania jest taka, że oczywiście składowa Vx jest cały czas taka sama, więc i tutaj jest równa tej składowej prędkości początkowej, natomiast składowa prędkości w kierunku y w momencie lądowania jest równa minus składowej y-owej prędkości początkowej. A więc długości składowych są takie same i tu, więc wartość prędkości jest taka sama, tylko właśnie widzimy tutaj tę różnicę, że po prostu w momencie lądowania składowa y-owa ma tę samą wartość, ale przeciwny znak. No i okazuje się, i to można zobaczyć też ze wzoru na prędkość, na składową prędkości od czasu, czyli to jest V0y, tu akurat nie jest istotne, że to jest V0 sinus alfa w tym momencie, chodzi tylko o wartość składowej y-owej prędkości początkowej, minus gt, taki jest ten wzór, jest to taka liniowa zmiana w czasie, to trzeba, warto zauważyć, że ta składowa y-owa ma pewną symetrię, czyli jak weźmiemy dwa punkty położone symetrycznie tutaj względem środka tej paraboli, to ich y-owe składowe prędkości będą równe co do wartości, będą miały przeciwne znaki. I tutaj ten punkt startu i lądowania też spełnia tę zasadę. A z czego to się bierze? To się bierze z czegoś bardzo prostego. Tutaj jest ten czas, w którym osiągany jest ten punkt, kiedy składowa y-owa wynosi, jest równa 0. No i jeśli weźmiemy dwa punkty położone symetrycznie względem tego punktu, tutaj ta różnica czasu jest równa tej różnicy czasu, no to widzimy, że jeśli tutaj jest jakaś wartość, tak, to żeby to w ciągu tego czasu, który upływa tutaj, ona się zmienia, ona się zmniejsza od tej wartości, która była tutaj, zmniejsza się do zera, a ponieważ ta zmiana jest liniowa, ponieważ tutaj ta zależność jest liniowa, to znowu, kiedy upływa ta sama ilość czasu stąd dotąd, to tutaj musi się zmienić o tyle samo, tak jak się zmieniła od jakiegoś Vy do zera, to znowu musi się zmienić o tyle samo, więc zera się robi minus Vy. I tylko tyle. Natomiast ta własność, że w tych punktach symetrycznych względem tego punktu maksymalnego wartość składowej y-owej jest taka sama, a ponieważ wartość składowej x-owej jest zawsze taka sama, w ogóle składowa x-owa jest zawsze taka sama, no to wartości prędkości w tych symetrycznych punktach są takie same. Że to taka uwaga uzupełniająca, to co powiedziałam poprzednio. I jeszcze jedno, co możemy zrobić, to też na tym przykładzie liczbowym, który mamy tutaj. W ogólności, jeśli mamy prędkość jakąś w rzucie ukośnym, czy w ogóle w innym zadaniu z kinematyki w dwóch wymiarach, tak, ma jakieś tam składowe Vx, Vy, w ten sposób jakoś jest skierowana, że tutaj jest ta składowa Vx, tutaj jest składowa Vy, tak, ten wektor w tym momencie jest jakiś taki, no to możemy, jeśli nas to interesuje, zapytać się o ten kąt. Tak, tutaj mamy wektor V w zależności od czasu i ten kąt też zadany jakoś przez tę chwilę czasu. I możemy to po prostu policzyć, mając wartości tych składowych, bo tutaj no powiedzmy, weźmy sobie tylko wartości tych składowych, bo to powiedzmy wektor jest skierowany tak, no to wtedy ten kąt będzie dodatni. Jeśli jest skierowany tak, no to będzie ujemny, natomiast my zajmijmy się tylko wartościami tych składowych i wtedy już bardzo łatwo jest policzyć, co to będzie za kąt. Mianowicie tutaj mamy składową Vy, tutaj Vx i wartości i tutaj ten nieznany kąt. No to wiemy z trygonometrii, że tangens tego nieznanego kąta to będzie po prostu stosunek długości tych składowych, prawda? Vy do Vx, przeciwległej do kąta, do należącej do kąta. Albo można też sinus na przykład, albo kosinus i wtedy wziąć po prostu odpowiednie boki, jeśli znamy też długość wektora, a tutaj znamy. No ale to,
To jest jeden z możliwych sposobów i możemy sobie to policzyć. O, tutaj mamy tę prędkość lądowania. Składowa y-kowa jest skierowana do dołu, więc tutaj jakby ten kąt jest ujemny, no ale jego wartość możemy policzyć. Tak, narysujmy sobie, tutaj mamy ten schodek. Tu pod kątem 30 stopni startujemy i jakoś tam lądujemy z jakąś tam prędkością i możemy ten kąt znaleźć. Ile on będzie wynosił? No policzmy, tangens tego naszego kąta alfa w chwili lądowania to będzie, jakie są wartości tych składowych? Minus 2,26, ale tutaj mamy wartości względne, więc bierzemy 2,26 podzielone przez, tu są metry na sekundę, to są prędkość, to są metry na sekundę, a tutaj jest 8,66, też metry na sekundę, ale to jest stosunek po prostu, te jednostki nam się skracają i wychodzi nam po prostu liczba, stosunek dwóch liczb. I więc mamy tak 2,26 podzielone przez 8,66. To jest taka oto liczba, 26 setnych, tak, tangens kąta nachylenia. To jest wartość kąta, tak jak mówiłam, ponieważ wektor jest skierowany w taki sposób, no to można by powiedzieć, że to jest ujemny kąt, ale nas interesuje po prostu jego wartość, a nie to, jak jest skierowany, w którą stronę, bo to wiemy. 26 setnych, a wobec tego kąt, możemy to policzyć na kalkulatorze, jaki to jest kąt, którego tangens wynosi 26 setnych, albo sprawdzić w tablicach, to jest mniej chyba popularne rozwiązanie, ale też można. Zobaczmy, to sobie muszę rozszerzyć to, oj, nie mieści się, na chwilę sobie podniosę, o, dobra. 14,6 stopnia. O, i w ten sposób w różnych zadaniach, jeśli nas interesuje nachylenie, kąt nachylenia jakiegoś wektora do jakiejś osi, no to możemy to zrobić właśnie w taki sposób. A teraz zobaczymy sobie to, co miało być właściwym tematem naszego filmu, czyli rzut ukośny na równi pochyłej. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Poprzednio strzelaliśmy na płaskim, tak? Strzelaliśmy na płaskim podłożu w taki sposób. Dodawaliśmy sobie również przeszkody, murki albo takie zmiany wysokości. O tym już mówiliśmy, a teraz robimy coś innego. Teraz sobie zrobimy równię pochyłą, czyli mamy coś takiego. Powiedzmy, umówmy się, że będziemy strzelać do góry i strzelamy w taki sposób. Interesuje nas zasięg takiego strzału. Umówmy się, że tutaj mamy kąt beta, a ponieważ już znamy wzory dla rzutu takiego normalnie na płaskiej powierzchni, no to łatwiej nam będzie korzystać może nie z tego kąta, tylko z tego. Ten nazwijmy sobie alfa. Niech to będzie kąt alfa. Dobrze? I tutaj mamy prędkość początkową. Jeszcze napiszemy sobie równanie toru w takiej postaci, w jakiej ją otrzymaliśmy z prędkością początkową i z kątem nachylenia. To było tak. Tutaj mieliśmy przyspieszenie ziemskie przez 2 razy prędkość początkową do kwadratu razy kosinus kąta alfa, kąta, pod którym strzelaliśmy do kwadratu, razy tutaj x do kwadratu minus zasięg do kwadratu minus zasięg razy x, gdzie zasięg, przypomnę Ci, to było, wyrażał się wzorem, bo też go będziemy wykorzystywać, sinus podwojonego kąta, pod jakim strzelaliśmy, razy kwadrat wartości prędkości początkowej przez przyspieszenie ziemskie. Coś takiego. Powiedzmy, że tutaj jest punkt 0, 0. No to interesuje nas. Możemy sobie policzyć najpierw tę odległość. Nazwijmy ją sobie d, tutaj z takim indeksem beta, bo ona jest zależna od tego, pod jakim kątem mamy tę równię pochyłą. I jak również o ta odległość. Ten zasięg tak naprawdę wzdłuż równi. Nazwijmy sobie literą d dużej, też z indeksem beta. Tak? Jak coś takiego znajdziemy?
No więc tak, tak naprawdę interesuje nas taka sytuacja, interesują nas takie punkty, w których parabola od strony matematycznej, w których parabola wyrażona o takim równaniem przecina się z prostą o równaniu, równanie prostej. Napiszmy sobie, jakie jest równanie prostej, na której leżą punkty tej równi pochyłej, tak? No to jest bardzo proste tutaj, ponieważ ustaliliśmy sobie, że startujemy w punkcie 0, 0, no to równanie jest takie, że to się równa po prostu a, jakieś tam a razy x. W każdej chwili tutaj mamy y, a tutaj mamy x, a tutaj mamy kąt beta, a z trygonometrii wiemy, że stosunek y do x w takim trójkącie to jest po prostu tangens kąta beta. Tak, czyli tutaj zamiast tego a będziemy mieli x razy tangens kąta beta. Dobrze, i teraz pytamy, dla jakiego xa ta parabola, ta, która, na której leżą punkty pokonywane przez nas nasz pocisk, takie x, że ta parabola przetnie się z tą prostą. Tak, czyli musimy po prostu przyrównać jedno do drugiego, jeden y. Ten y musi być równy temu y-owi dla tego samego x. To oznacza, że to jest ten sam x i ten sam y, tak? Punkt przecięcia tych dwóch zbiorów punktów. To są takie punkty, które mają ten sam x i ten sam y po prostu. A wzory są wyznaczone w ten sposób. Dobrze, więc zobaczmy. Kiedy to tak będzie? Czyli współrzędna y punktu na torze rzutu ukośnego ma być równa współrzędnej y punktu na równi pochyłej dla tego samego x. Tak? Dobrze. Czyli przyrównujemy po prostu te dwa wzory ze sobą. Co to będzie? No to będzie tak. G przez 2V0 kwadrat kosinus kwadrat alfa razy x. Zauważmy, że x kwadrat minus d razy x, no to jest x minus d razy x. Tu tego x można wyciągnąć przed nawias, tak? To się równa x razy tangens kąta beta, tak? Widzimy tak, jeden x, który to spełnia, no to jest x równy 0, tak? X równy 0 spełnia to równanie, no ale to nas nie interesuje, bo to jest punkt, to jest o ten punkt, w którym startujemy. Wiadomo, że startujemy w punkcie 0, 0 i ten punkt leży na równi. Więc to jest to miejsce, to nas nie interesuje, czyli możemy sobie podzielić stronami przez x. To jest punkt startu. To nas nie interesuje. A to, co nam zostaje, to jest x minus d. To się równa tangens kąta beta podzielić przez o ten czynnik, czyli razy minus jego odwrotność. Tak? On ma tu minus kosinus kwadrat alfa przez g. To jest to. Czyli ten x, który nam tu wychodzi z tego rozwiązania, to jest tak naprawdę to d beta, tak? Czyli ta współrzędna od tego punktu x-owa. A więc takie x, które jest rozwiązaniem tego, to jest to d beta i to się równa d, dodajemy d do obu stron, d dodać to razy to, czyli tak naprawdę odjąć 2V0 kwadrat przez przyspieszenie ziemskie razy tangens kąta beta razy kosinus kwadrat kąta alfa. Coś takiego. Czyli inaczej rzecz biorąc, jeśli tutaj to d zastąpimy tym wzorem na zasięg, to już będziemy mieć same kąty prędkości przyspieszenie ziemskie, to będziemy mieli tak 2V0 kwadrat przez przyspieszenie ziemskie, a tutaj, ponieważ zasięg to jest sinus podwojonego kąta razy V0 kwadrat przez g, czyli inaczej to jest 2 sinus kąta alfa kosinus kąta alfa V0 kwadrat przez g, no to dlatego pozwoliłam sobie wyciągnąć tutaj 2 razy V0 kwadrat przez g, a tutaj zostaje nam sinus alfa kosinus alfa minus sinus beta przez kosinus beta, bo to jest tangens, razy kosinus kwadrat alfa. To co, tego kosinusa możemy wyciągnąć przed nawias też.
V0 kwadrat przez G razy cosinus alfa, a tutaj mamy sinus alfa minus sinus beta cosinus alfa przez cosinus beta. To się równa, jeśli sobie wyciągniemy cosinus kąta beta przed nawias, no to mamy sinus alfa cosinus beta minus cosinus alfa sinus beta. No i rozpoznajemy ze wzorów trygonometrycznych, że to jest przecież sinus różnicy alfa i beta. Sinus alfa minus sinus beta. Tutaj mamy nasz rysunek. I zauważmy, że rzeczywiście jest to bardzo ładne. Może sobie narysujemy to jeszcze raz, żeby było to widoczne. Czyli, że mamy tę równię nachyloną pod kątem beta. Mamy ten pocisk, który normalnie, gdyby nie było równi, no to by leciał tak po paraboli. Natomiast przecina się w pewnym miejscu. W pewnym miejscu przecina się tutaj z równią, upada na równię, tak, ponieważ te punkty nie są dostępne. No i co jest ładne, to to, że jeśli tutaj mamy kąt beta, a tutaj mamy kąt alfa, no to ta współrzędna, bo na razie nam wyszło to d beta, o to nam wyszło, zależy od kąta alfa, od kąta beta, ale także od ich, jawnie występuje też ich różnica, alfa minus beta. Drugą rzeczą, którą chcieliśmy sobie policzyć, był jeszcze zasięg tutaj wzdłuż równi. O, tutaj oznaczyłam to tą literką d beta duże, ale to akurat jest łatwe, bo mamy to i mamy kąt beta. No a d beta małe przez d małe beta przez d beta z tego trójkąta widzimy, że to jest kosinus kąta beta. Więc to d duże beta to jest d beta przez kosinus beta, więc to jest wszystko to samo, tylko że to jest kosinus kwadrat, tak? Czyli to jest 2v0 kwadrat przez przyspieszenie ziemskie kosinus alfa przez kosinus kwadrat beta i razy ta różnica sinus alfa minus beta. No to jest znowu przykład, był taki, dużo obliczeń na symbolach, ale to są rzeczy, które zdecydowanie warto ćwiczyć, warto się z nimi oswajać, chociaż może są zaawansowane, no ale wydaje mi się, że takie przykłady, które nam łączą właśnie taką matematykę, geometrię z fizyką, to jest coś, co zdecydowanie warto ćwiczyć, warto poznawać tutaj w kontekście właśnie tego rzutu ukośnego. No mam nadzieję, że było to ciekawe i do usłyszenia w kolejnym filmie.